No, siemaneczko. Przyjechałem dzisiaj na Leclerca. Zaprosiłem tutaj do nas, na nasze wody, chłopaków z Giętki Wędki. Siedzą tam troszeczkę dalej. Będziemy dzisiaj robić test wędeczki, Brawlinga, Silverlighta, kusznika. Do niej dochodzi kołowroteczek TDR. Dostałem cały zestawik od żony w prezencie. Dziękuję ci, kochanie. Będziemy patrzeć się, co ta wędeczka potrafi. Kołowrotek już znam. Także po prostu zobaczymy przy holu, przy rzutach. Wstępne rzuty już robiłem, więc naprawdę wędeczka dobrze się ładuje. Można wykonywać bardzo dalekie rzuty nią. No ale zobaczymy, jak się będzie zachowywać przy rybach. Przy pierwszym holu. Mam nadzieję, że będzie pierwszy hol, że coś złapiemy. Ale trzymajcie kciuki. Jak film się będzie podobał, łapy w górę, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i jedziemy z tym kanałem. Pozdrawiam i do zobaczenia nad wodą. Wędkę zaopatrzyłem się w sklepie wędkarskim Barbus, który znajduje się przy ulicy Ślicznej 38 we Wrocławiu. W sumie to cały sprzęt, jaki zakupiłem, to właśnie jest z ich sklepu. Chłopaki naprawdę tam wyróżniają się ogromnym profesjonalizmem i doradztwem. Jeżeli byście chcieli coś zakupić, można do nich zadzwonić. Doradzą, jaki sprzęt, do jakiego wędkowania. Więc serdecznie zapraszam do zakupów. Znajdzie się tam asortyment, jak i dla wędkarzy profesjonalnych, tak i dla amatorów. Naprawdę serdecznie polecam ten sklep. Link do sklepu wrzucam wam pod filmikiem, więc możecie tam zaglądnąć, zadzwonić do chłopaków i porozmawiać. Dzięki serdeczne. Miałem bardzo dużo zapytań na temat zestawu, na jaki łapie zestawu końcowego. Nie robię żadnych skrętek, niczego. Najprostszy zestaw, jaki może być. Łapię na plecionkę. Do plecionki zakładam sobie przypon strzałowy. Ja akurat nie używam trabuco, o długości 15 metrów. Rozmiar od 16 do 22. A więc tak, sam przypon bez żadnej skrętki. Zakładam sobie koszyczek. Koszyczek jest na federlinku. Za koszyczkiem, za federlinkiem zrobię sobie stoperek. Za stoperkiem wiążę sobie gudzełek. Potem zakładam na to taką rureczkę od spławików. A jest najprostszy zestaw, jaki może być, więc nie odciąga ładnie, nie plącze się, więc wszystko jest elegancko. No to siadła pierwsza ładniejsza rybka po zerwanych paru braniach. Znaczy po niewciętych paru braniach. No ale muszę wam powiedzieć, że wędeczka zacnie chodzi, naprawdę fajna jest. Kurczę, nie spodziewałem się, że ona tak będzie fajowa. Ładnie wybiera. Będzie dobra wędka. Pierwsza ryba musi być wyciągnięta, tylko z przyponu nie poszła. Piękny left.
Zobaczcie, taki cudowny leszczyk, przepiękny, uwielbiam te lesztory, zarąbisty. Nic, wyczepiamy do wody gościa i jedziemy po następnego. Ryba wraca do wody, nawet udało się jej nie zjeść, ale co niektórych. Nic, jedziemy po następnego leszcza. A dzień dobry. A dzisiaj z chłopakami z Giętkiej Wędki przyjechaliśmy na Leclerca, tak. Na tajną miejscówkę, ale trzeba było ją trochę sprzedać na całą Polskę, więc... Tak, żeby wszyscy mogli przyjechać i połapać. Wyciągać te legendarne leszcze stąd. Dokładnie tak. A jak ci się tak wstępnie podoba miejsce? Nie no, wstępnie miejsce spoko, fajnie, bo nie ma dość dużego nurtu, koszy 40 gram stoi w miejscu, także zrobiłem wstępne nęcenie już, teraz szykuję właśnie drugą wędkę na dalszą odległość. I miejmy nadzieję, że sprzedana miejscówka przyniesie nam ryby. Też trzymam kciuki. Także powodzenia. Powodzenia. Przejeżdżamy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Również. Jak tam? Soniaczek. A, na razie jest ok, jestem już odmierzony. Przynęta i zaneta są również przygotowane. Zacząć, ewentualnie jak się nie widział, to zaproszenie właśnie od ciebie. Miło mi też was zaprosić. Mam nadzieję, że miło dzień będziemy i jeszcze nie jeden film na kanał. Trzymam kciuki za leszczyki. Zobaczcie, jaki pięknie ubawiony leszcz. Pierwszy raz taki go złapałem. Troszkę rybki było. Czekaj, z tej pory też zobacz, jaki on kolor. Zrobimy najpierw kolory, można powiedzieć, jesienne. No jest kolejny leszczyk chyba. Teraz zobaczymy, to już czwarty dzisiaj. Rewelacyjny kij. Proszę? Dzień w sieni. Dzień.
Chciałbym się dowiedzieć, co tu się wydarzyło u ciebie. No coś się wydarzyło. Po zmianie taktyki dosłownie moment, chwila to trwało. Udało się odłowić pierwszego leszcza, za chwilę drugiego. Także myślę, że w końcu te leszcze weszły mi w to łowisko. Od rana nęcę, staram się przynajmniej nęcić punktowo, ale w tym wietrze to naprawdę jest ciężkie do zrealizowania. Zostajemy jeszcze trochę, no i miejmy nadzieję, że jeszcze tych parę leszczy uda się odłowić do końca dzisiejszego wyjazdu. Także trzymam kciuki, ja mykam już do domu, a wy chłopaki walczcie dalej. Jasne, do następnego razu. Do następnego razu. Jeszcze. Tutaj się kolegi zapytać, co się wydarzyło. Bo też widziałem. Wydarzyło się tyle, że musiałem stać i iść do Marcina z kamerą. Dwa razy. Może będzie kolejny raz. Nie, albo i nie. To zobaczycie niebawem w materiale. Było jedno branie konkretne, bo zaczęło naprawdę wyciągać żółeczkę, ale stanęło w pewnym miejscu, także chyba już wiedziała, gdzie chce uciec. I to by było na tyle z kontaktów, jeśli chodzi o rybę. A jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, na wszystkie plusy. Dokładnie, tak samo, jestem takiego samego zdania. Dobra, ja się zwijam do domu, życzę wam powodzenia, połamania i w kontakcie, hej. Oczywiście, na razie, trzymajcie się, cześć. Więc tak, trzeba coś podsumować dzisiejszy dzionek. Zacząłem już po pierwszej rybie robić jeden schemat. 3-4 koszyczki ziemi z żukarcem, 2 koszyczki czystej zanęty. No i tak kombinowałem i wykombinowałem, czyli wjechało tam parę ładnych rybek. Co do wenteczki, kołowrotka, rewelacja. Kołowrotki już takie mam, więc zaskoczenia nie było, ale wędka naprawdę super, super wędeczka. Jak za takie pieniążki, to jest rewelacyjne. No i co? Trzeba zwijać się do domu, trochę pomieszkać. Wiatr dał dzisiaj fest popalić. Także jak się spodobał filmik, subskrybujcie, łapki w górę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę udanego dnia, połamania kija i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się i do zobaczenia przy następnym odcinku. Hej!